Panie marszałku, Wysoka Izbo, rozwiązania zaproponowane przyznają wojewodom narzędzia prawne i silne kompetencje nadzorcze wobec starostów, którzy gospodarują mieniem Skarbu Państwa. Próbujecie jeszcze bardziej ingerować w ich uprawnienia, nakładać nowe obowiązki, którym będą musieli sprostać nie tylko organizacyjnie, ale i finansowo, bez żadnych dodatkowych środków z budżetu. Projekt przewiduje również sporządzanie przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, które będą zatwierdzane przez wojewodów. Proszę o odpowiedź na pytanie, jaki jest powód tak szczegółowego zbierania danych o tych nieruchomościach? Co zamierzacie Państwo z tą wiedzą zrobić? Mówicie, że ustawa wzmocni ochronę interesów państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Czy w takim razie należy rozumieć, że starostowie tych interesów nie chronili? Dziękuję.